Dzień jak co dzień w stacji poszukiwaczy przygód. Nadal nic się nie złapało. Nie mam szans się stąd wydostać, dopóki nie uporam się z tą inwazją skorpionów pod stacją. A, to strażnik Tom! Cześć, Sam! Dane z czujników wskazują na jakieś zamieszanie w kolonii flamingów nad Słonym Jeziorkiem. Mógłbyś to sprawdzić? Jasne, już lecę! Przypomniał mi się dowcip. Znacie go? Dlaczego flamingi stoją zawsze na jednej nodze? Jak wiecie już? Dobra. Otóż dlatego, że muszą przemyśleć kolejny krok. No dobra, nieważne. Tak, żarty na bok. Słone jeziorko znajduje się u ujścia rzeki, czyli w tym kierunku. O! Widzę kilka flamingów! A, właśnie żerują. Wierzcie lub nie, ale flamingi praktycznie stają na głowie, żeby się posilić. Natomiast ruchy ich nóg to nie żaden taniec. Po prostu wykopują w ten sposób niewielkie skorupiaki, które następnie odfiltrowują z wody swoimi wyspecjalizowanymi dziobami. Dziwne. Gdzie jest reszta? W normalnych warunkach stado flamingów zawsze trzyma się razem. O, tam są! Jest ich całkiem sporo! Ale są bardzo niespokojne. Niektóre nawet zrywają się do lotu. Co się tam dzieje? O nie! Mamy winowajcę! Muszę to natychmiast zgłosić strażnikowi Tomowi. Tom! Hiena poluje na flamingi! Co takiego? No dalej! Przecież potraficie latać! Odlatujcie! Odlatujcie! Uff! W ostatniej chwili! Ale z tego wynika, że hieny polują również na żywą zdobycz. Sam! Sam! Odbiór! Jesteś tam? Co się tam dzieje? Hiena dała za wygraną. Melduje brak ofiar w kolonii. Ale niewiele brakowało. Tom, muszę kończyć. Wpadłem na skorpiona. A, to znaczy skorpion wpadł w moją pułapkę. O! Mam cię! Uff, co za dzień. Dobra, idę. Dobra. Sam! Wszystko w porządku? Sam!